Dobrze, proszę Państwa, ponieważ nasycenie dwutlenkiem węgla wzrasta w tym pomieszczeniu w sposób raptowny, zanim nasze umysły przestaną działać i pogrożą się w otchłanie otumanienia w związku z tym dwutlenkiem węgla, spróbujmy sobie też powiedzieć i coś przekazać. Właśnie temat damsko-męski został zaproponowany przez organizatorów spotkania. Coś w kręgu małżeństwa, a może bliżej waszej sytuacji, narzeczeń związania się tak zwanych sympatii. I chciałbym powiedzieć o zjawisku, które może kogoś z was dotyczy, chociaż podejrzewam, że jeśli dotyczy, to jest zdecydowanej mniejszości. Ktoś powie, no to po co o tym mówić? Dlatego, że może ten problem zaistnieć w waszym życiu, a na pewno znacie ludzi, którzy w ten problem weszli i nie potrafią wyjść i może toczyć się spory. Ci ludzie często do nas do cięży nie przyjdą, jesteście do nich posłani z jakimś słowem prawdy. Mianowicie chodzi mi o takie zjawisko, które powtarzam, może zaistnieć potem, po latach jeszcze możecie mieć ten problem. Chodzi mi o zjawisko mieszkania bez ślubu. Marek Grechuta, kiedy się coś psuło, po prostu schodził ze strady. No, ja poczekam. Okay. Chodzi o mieszkanie ze sobą bez ślubu. I wyjdę tutaj od tekstu, który bardzo często się powtarza w Adwencie i powtórzy się nam 8 grudnia w Kościele, mianowicie zwiastowanie. Znacie ten tekst, kiedy anioł mówi do Matki Bożej, że oto jesteś błogosławiona między niewiastami, poczniesz porodzić syna. Ona zmieszała się na te słowa. Dlaczego Matka Boża się zmieszała? Proszę Państwa, kusy próbuje mi przerwać, ale ja idę jak burza do przodu. Dlaczego Matka Boża zmieszała się na te słowa? Dlatego, że dla Maryi jej związek z Panem Bogiem, jej czystość, było coś niesamowicie głębokiego, intymnego, to było w ogóle coś najgłębiej, co w niej było. I nagle przychodzi anioł i tą Maryi świętość niejako podnosi publicznie, no w tej publiczności anioł i ona, to już była publiczność. On nagle dotyka jej wielkiej tajemnicy. Maria była, nie była fałszywie pokorna, jak my jesteśmy często fałszywie pokorni. Ładną masz bluzkę, a tam byle jaka taka. Ładnie śpiewasz, tam becze. Proszę zwrócić uwagę na Magnifikat. Wielkie rzeczy mi Pan uczynił, będą mnie wspominać przez całe pokolenia. Ktoś powiedział, Maria, ale jesteś zrozumiała. Jak... Nie, Maria po prostu była człowiekiem, który służył prawdzie. Ona wiedziała, że jest święta, to znaczy, że jest wybrana na matkę, to się dopiero zaczęła dowiadywać. Ale że jest blisko Boga, ona o tym wiedziała. Nie tak jak my mówimy, o taki grzesznik jestem, zresztą to, często to są takie żebraniny o pochwałę. U nas w seminarium w Warszawie był taki człowiek, który cały czas mówił, ale grzesznik jestem i ktoś kiedyś powiedział, ty grzesznik, podaj piłkę. Także nie próbujcie powiedzieć koleżance, która mówi, ale się gruba zrobiłam. Masz rację, gruba jesteś. Proszę nie próbować takich rzeczy robić, bo to się może zakończyć zerwaniem rozmów dyplomatycznych. Maryja mówi prawdę. Jest, ona wie, że jest święta. I nagle anioł o tym mówi. Ona się zmieszała. Dlatego, że wiesz, kiedy ktoś twoją tajemnicę dostrzeże, twoją intymność, twoje wnętrze, to ty też się zmieszasz. Może ktoś z was przeżył taką sytuację, że pisał sobie kiedyś jakieś wiersze, jakiś tam pamiętnik, miał takie święte swoje notatki i miał to w torbie, w szkole, może nauczyli, i ktoś to wyciągnął. Powiedział, słuchajcie, Gośka pisze wiersze, o rany, ale to numer wierszy. Jak reaguje wtedy autorka? Oddaj to, zostaw to, wściekaj. Ktoś wyciągnął twoją świętość, twoją intymność na wierzch. Maria się zmieszała. Że anioł wie o tym, o jej intymnym związku z Panem Bogiem. Otóż proszę zwrócić uwagę, że wstyd, zmieszanie się jest czymś bardzo pięknym w człowieku, piękna umiejętność i że jest to wyjątkowo specyficzna umiejętność ludzka. Proszę zwrócić uwagę, że oczywiście ontologicznie między nami a psem jest różnica, że pies nie ma duszy nieśmiertelnej, że pies nie jest osobą, że pies nie jest wolny. Ale wiecie, jak psy potrafią przypominać człowieka. Pies potrafi się prawie że śmiać, pies potrafi płakać, pies się potrafi przestraszyć, pies potrafi czekać. No i dlatego my te zwierzęta kochamy, bo one są tak podobne do ludzi. No wszyscy miłośnicy zwierząt, nikt nie kocha się w glizdach, prawda? Bo trudno sobie wyobrazić rozradowaną glizdę. To... Ale psy, prawda, źrebaczki, to wszystko to my to lubimy. I teraz proszę zwrócić uwagę, że
Zwierzęta się nie wstydzą. One nie mają intymności. Nawet by takiemu psu się było, nie wiem, z powodów dermatologicznych trudno zaczerwienić, prawda? Ale nawet jeśli piesek obwąchuje suczkę, co się zdarza, jest to normalne zjawisko w świecie przyrody, a my tak sobie popatrzymy nieraz na to, to nigdy pies się nie odwróci, nie będzie się gapić. On może suczkę obwąchiwać, on może na środku placu odbywać kopulację prowadzącą do rozmowy. Psy się nie wstydzą, a ludzie się powinni wstydzić. Jeśli ktoś stracił wstyd, to mówimy, że jest bezwstydny, albo mówimy, że jest wyuzdany. Wyuzdany etymologicznie. Ktoś mu zdjął uzdę. Wstyd to jest taka nasza uzda. Ja mówiąc językiem takim współczesnego filmu, wiecie, są te takie różne filmy science fiction, że jakiś statek kosmiczny ma blokadę magnetyczną i się próbuje go zastrzelić jak w Dniu Niepodległości i wszystko się rozbija o blokadę magnetyczną niewidzianą. Otóż wstyd jest to dana nam przez Pana Boga taka magnetyczna blokada wokół nas, żeby nam się krzywda nie stała. To jest coś, co nas trzyma, żebyśmy nie strzelili głupstwa. Słuchajcie, ilu było na pewno takich sytuacji w świecie? I bardzo prawdopodobne, że wam się to zdarzyło, że ktoś mówi, prawda, no wezmę to na przykładzie relacji damsko-męskiej, że jakiś facet mówi, a kurczę, pójdę do tej kobiety, zagram wabank, zaproponuję po prostu wspólny weekend w hotelu, czy po prostu łóżko i zaproponuję, idę do niej, mam to w nosie i tak stuka i mówi, nie, boję. Ona mówi, co chciałeś powiedzieć, możesz mi cukru pożyczyć? Zawstydził się. Ilu z was, przepraszam, strzela w ciemno, jesteście ludźmi. Ilu z was miał ochotę zrobić jakieś głupstwo? Przepraszam, świstewko. Ale wstyd. Ale głupio powiedzieć, ale głupio zaproponować, ale głupio się zadać. I Bogu niech będą dzięki. Ten wstyd jest naszą obroną. On nas broni przed złem. Opowiadała mi jedna pani, że była zaskoczona tym, co się dzieje w tej chwili w naszej cywilizacji europejskiej, że tak powiem dumnie, w naszym polskim społeczeństwie. Pojechała do Ciechocinka, no i gdzieś tam przy tych tężniach siedziała i czytała książkę. Mówi, proszę księdza, siadają obok siebie dwie obce kobiety. Skąd pani jest? Jestem z Gdańska, jestem z Karpacza. I po 15 minutach opowiadają sobie takie rzeczy, no ale niesamowite. O chorobach, o łóżkach, o mężu, a jedna mówi, że się już prawie rozwodziła. Dawniej ludzie sobie to mówili po 10 latach, a dzisiaj mówią sobie po 15 minutach. Natomiast proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z naszym wstydem. Panie i panowie, gdyby lat temu 50, po ślubie, prosto wychodzą z kościoła, panna młoda w białej sukni, pan młody, i podeszli koledzy pana młodego, powiedzieli, ty, pan młody, słuchaj, weź powiedz twojej żonie, żeby podciągnęła kieckę, chcemy zobaczyć, co ona ma pod spodem. To skończyłoby się to pojedynkiem z nokautowaniem tego klienta od takiego pomysłu. Natomiast co się dzieje dzisiaj w Polsce? Po wyjściu z kościoła pan młody zabiera swoją żonę, wiezie do fotografa, ona podciąga kieckę, robią zdjęcia i następnego dnia te zdjęcia są wywieszone w gablocie u pana fotografa. I pan narzeczony chodzi dumny i mówi, ale nie. Otóż to, że się łamie prawo moralne, to jest źle, ale że się już prawo naturalne łamie. Co to była biała suknia? Oczywiście symbol niewinności, po prostu pan młody stał po weselu i mówił, proszę państwa, wszyscy myślicie, co jest pod tą białą sukną, ale tylko ja będę to widział. A figusa, koledzy, a figusa, ona jest moja i nikt tego nie zobaczy. Dzisiaj natomiast łamie się wstyd, ja już jak Polska długa i szeroka widzę te fotografie w gablotach zakładów fotograficznych. Łamie się wstyd i to się staje bardzo niebezpieczne. Oczywiście wstyd może pójść w drugą stronę. Ja znam takiego młodego górala, który jak się, taki chłopczyk, jak się rozbierał, to kota wyrzucał z łazienki. Bo to było zagrożenie dla jego wstydu, ale słuchajcie, chcę powiedzieć, że szatan jak cię chce zniszczyć, pierw ci musi wyłączyć twoją barierę ochronną. Żebyś się stał bezwstydny, żebyś się przestał wstydzić. I proszę zwrócić uwagę, ja w rozmowach tam ze studentami warszawskimi, oni nieraz opowiadają, nieraz mi przeciwnie, no nie współżyjemy, nie dotykamy się, ale wie ksiądz, nieraz sobie tak usiądziemy i tak sobie poplanujemy, jak to będzie po ślubie, prawda, Ewa, że po ślubie to zrobimy tak, nie, a może zrobimy to trochę inaczej. I zwróćcie uwagę, rozbraja się ich pole magnetyczne. Grzech jest bardzo blisko. Zaczyna się od rozmów. Jak cię dotknę, jak się dla ciebie ubiorę, jak to będziemy robić. Prawda? Ten głód już jest taki wielki, że oni o tym mówią. Otóż wstyd trzeba pielęgnować. Oczywiście.